Wprowadzenie. Bądź mną. Level 20. Jakieś tam studia, lożka, dużo imprez. Nadeszły wakacje. A na początek jeszcze dodam, że jestem strasznym śmieszkiem. Okej, wracając do tematu, jest czerwiec, zajebiste lato, imprezy, niezapomniane akcje ze znajomymi, ale przychodzi taki pochmurny tydzień, że wolałbym zostać w domu. Szukałem jakiejś oryginalnej rozrywki, oglądając pierdoły na YouTube, zauważyłem filmik, jak koleś zakłada fejkowe konto na Tinderze i jako laska pisze z kolesiami. Pomyślałem, to jest kurwa to! Rozdział pierwszy. Szukam zdjęcia randomowej lożki, najlepiej z drugiego końca świata. No i jest. Typiara 9 na 10. Mocno szczupła, wysoka blondynka, chyba z Estonii albo Finlandii. Chuj wie. Kradnę jej 4-5 zdjęć na Facebooku, w tym dwa profilowe. Zakładam profil na Tinderze, pisze Sonia, 22 lata, uzależniona od Netflixa i inne tego typu pierdoły, co mają laski. Rozdział drugi. Bawię się na całego, cisnę bekę z bandy typów podjaranych możliwością gadania z nordycką pięknością. A ja nie próżnuję. Przesuwam w prawo każdego typa, aż skończy mi się 12-godzinny limit. Nawet zmeczowało mnie z kilkoma ziomeczkami. Chwilę ich powkręcałem, ale nie robiłem z nich idiotów. Jakoś trzeciego dnia mojej zabawy zauważyłem mojego sąsiada, który mieszka dwie klatki obok. Coś wam najpierw o nim opowiem. Jest to typ, który jest podręcznikowym przykładem piwnicznej stulei. Level 18, na dwór wychodzi tylko po to, by iść do szkoły. Przykra sprawa ogólnie. Ale dobra, zdziwiłem się, że jest on na Tinderze, ale oczywiście przewinąłem w prawo. No i jest, mam z nim mecza. X kurwa D. A na profilowym miał zdjęcie bez koszulki, gdzie chwali się swoim suchoklateckim brzuchem. Od razu go zagaduję. Rozdział trzeci. On jak przystał na piwniczaka z lożkami gadać nie umie i gadka była tragicznie drętwa. Cały czas ja jako lożka muszę podtrzymywać rozmowę. Mało co mnie w tamte wakacje tak nie zmęczyło jak gadka z tym typem, ale cisnąłem dalej, bo pomimo zabójczej dawki cringe'u bijącej od jego tekstów, dawało mi to satysfakcję typu guilty pleasure. Gadam o pierdołach z nim już chyba tydzień i wydaje mi się, że zrobił się trochę bardziej otwarty. Dopytuję, dlaczego nie może znaleźć mnie na Facebooku, do jakiej szkoły niby chodziłam. Hehe. Rozdział czwarty. Czerwcowe słońce wróciło, a ja zapomniałem o mojej zabawie w Tindera szybciej niż na nią wpadłem. Ale oj, głupi ja. Zapomniałem usunąć tamto konto Sony. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jakie to będzie miało konsekwencje. Jest lipiec. Minęły 2 tygodnie. Żyję pełnią życia, ale od kilku dni widzę jakiegoś typa w czarnym BMW. Gapi się na mnie. Miałem go gdzieś. Pewnego dnia jakoś z nudów patrzę w Tindera. Może jakieś dobre dupy są w okolicy, hehe. A tu patrzę, o kurwa. Ciągle jestem zalogowany jako 22-letnia Sonia i mam 200 nieodczytanych wiadomości. Patrzę, a mój piwniczny sąsiad zalał mnie wiadomościami. Najwcześniejsze nieodczytane były bardzo niewinne, typu jak się dziś miewasz, co tak zniknęłaś, czy wszystko okej? Ale wiadomości gdzieś sprzed 4 dni zmroziły mi nasienie w mosznie. To, co teraz usłyszycie lub przeczytacie, będzie słowo w słowo wierne oryginałowi. Ale trzymajcie się za dupy, bo piwniczak poleciał w kosmos. Hej Sonia, nie macie już od ponad tygodnia na internecie. Nie wiem, czy coś ci się aby nie stało. Chcę się tobą zatroszczyć. Od 3 dni nie śpię, bo mam złe przeczucia, że coś ci się stało. Zamówiłem prywatnego detektywa, by postarał się ciebie odnaleźć. Po chwili do mnie dotarło, że typ w czarnym BMW, który od kilku dni siedzi pod moją klatką, jest prywatnym detektywem wynajętym przez te stuleje. Ale to nie wszystko. Dokładnie w tamtej sekundzie, kiedy czytałem tamtą wiadomość, przyszła nowa i mówi tak. Hej. Tu znowu ja. Detektyw powiedział, że według jego sprzętu namierzającego mieszkasz 2 klatki ode mnie, ale nigdy tam nie mieszkała żadna Sonia. Detektyw powiedział też, że nie możesz być tą osobą, za którą się podajesz. Długo nad tym myślałem, ale nie przeszkadza mi to. Poznanie cię na Tinderze było najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Zakochałem się w tobie, kimkolwiek jesteś. Kocham cię jak wariat. Twoja osobowość, te żarty, ta spontaniczność. Tak. To jest to, na co wygląda. Stulejarz wyznał mi miłość.